Sympatycy tenisa stołowego spotkali się w pięknej sali gimnastycznej w Pisarzowicach. Odbył się drugi memoriał Bronka Furtaka i Jacka Urbana, długoletnich zawodników i działaczy miejscowego maratonu. Po raz pierwszy organizatorzy podzielili imprezę na dwa dni. Pierwszego dnia wystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, drugiego seniorzy. W dzisiejszym po raz już chyba dziewiąty odbywa się memoriał Bronka Furtaka i Jacka Urbana w tenisie stołowym. Od tego roku postanowiliśmy rozdzielić to na dwa dni. Dzisiejszy dzień grają dzieci i młodzież, natomiast jutro będą grali dorośli. Młodzież jest z całego naszego powiatu kamiennogórskiego, z naszego klubu UKS-u. Jest bardzo duża grupa młodzieży z Gierałtowca, są osoby z Wrocławia, jest kilka osób z Czech. Także mamy dość sporo zawodników. Gramy systemem grupowym, potem dwie osoby wychodzą z grupy i gramy systemem pucharowym do zwycięstwa. Czy są jakieś nagrody, puchary? Tak, oczywiście. Mamy puchary dla zwycięzców i dla wszystkich pamiątkowe medale. Mamy również słodki poczęstunek, także atmosfera będzie, myślę, miła i będzie się fajnie grało. Nazywam się Michał Czech, czuję się bardzo dobrze, nie stresuję się przed zawodami, bo nie mam konkurencji, najwyżej będę piąty czy trzeci, jedynie mój kolega taki dobry jest, że mogę z nim przegrać, a tak to nie. Ile lat grasz już? 4. Jakieś sukcesy masz? 4. miejsce w Polsce. Witam serdecznie w Pisarzowicach, ale witam przede wszystkim w gminie Kamienna Góra. Słowa kieruję do osób spoza gminy. Pisarzowice są drugą co do wielkości miejscowością w gminie, ale znajdujemy się w najbardziej nowoczesnej hali sportowej, już nie tylko w gminie, ale też i w całym powiecie. Cieszę się, że na kolejnej edycji pojawiło się tylu młodych zawodników. Pamiętajcie Państwo, że jest to memoriał ku pamięci dwóm osobom, ku pamięci pana Bronisława Furtaka i ku pamięci pana Jacka Urbana, czyli osób, które są ściśle związane, były ściśle związane, ale nadal są z tą dyscypliną sportową, jaką jest tenis stołowy. Byli to działacze sportowi, ale również i trenerzy. Chcielibyśmy tutaj im oddać tą pamięć i ta impreza, myślę, że ich by bardzo ucieszyła, że ta dyscyplina jest nadal popularna, a przypominam, że organizator główny, czyli Uczniowski Klub Sportowy Maraton w Pisarzowicach jest jedyną organizacją działającą na rzecz tej dyscypliny sportowej, ale działającą bardzo prężnie, czego efektem jest dzisiejsza impreza. Życzę sukcesów, życzę dobrych wrażeń przede wszystkim po samej imprezie, ale też z pobytu gminy Kamienna Góra i oficjalnie pierwszy dzień drugiego memoriału uważam za otwarty.
zapraszam do gry Paradę Dominikę. Parada Dominika na stół numer 3. Kategoria dziewczęta gimnazjum.